Chcę powiedzieć o tym, że Bóg jest bardzo dobry i Bóg ma to, co najlepsze, absolutnie najlepsze dla nas. Ma błogosławieństwo, ma radość, ma nowe życie i to wszystko jest możliwe dzięki tylko i wyłącznie Jezusowi. Pewien wierzący człowiek na Ukrainie został raz obudzony przez Boga w nocy i Bóg mówi mu: jeśli mnie kochasz, to proszę wyjdź na dwór, wejdź do lasu i powiedz głośno, że mnie kochasz. Więc on to zrobił, wyszedł ze swojego domu, wszedł do lasu i w lesie głośno krzyczy: kocham cię! Już miał wracać do swojego domu, ale czuje, że Bóg mówi raz jeszcze: powiedz, ale głośniej. Więc on jeszcze raz chodzi do lasu i mówi: kocham cię! Już chce wrócić do swojego domu, ale Bóg mówi do trzech razy sztuka. Jeszcze raz. Więc on jeszcze głębiej wszedł do lasu i woła: kocham cię! Potem odczuł absolutny pokój, chciało mu się spać, wrócił do domu, zasnął, zapomniał o wszystkim. W niedzielę przychodzi do swojego kościoła i pastor mówi: jest tutaj człowiek, który w tygodniu nawrócił się i chce powiedzieć świadectwo. I opowiada to świadectwo i mówi tak: kilka dni temu chciałem się zabić. Chciałem skończyć ze swoim życiem. Nie widziałem dalej sensu, by żyć. I już miałem się zabić, ale taka ostatnia myśl mi przyszła: Boże, jeśli istniejesz, przemów do mnie. Mówi: nie uwierzycie, ale Bóg powiedział, że mnie kocha. I wydawało mi się, że się przesłyszałem za pierwszym razem. I usłyszałem po raz drugi. Bóg mówił do mnie tam w lesie w nocy, że mnie kocha. Postanowiłem, że nie zabiję się, że nie będę kończył swojego życia, że nie popełnię samobójstwa, ale powiedziałem: Boże, jeśli naprawdę to Ty i przemówisz do mnie jeszcze raz, znajdę Kościół i będę żył dla Ciebie do końca mojego życia. Mówi: i dlatego tu jestem w Kościele, bo Bóg przemówił do mnie po raz trzeci. I to świadectwo jest bardzo niesamowite, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co Bóg dzisiaj mówi też do nas. Bóg mówi: kocham Ciebie. Wszystko, co Bóg ma dla Ciebie, to jest z powodu Jego miłości do Ciebie. Bóg mówi: kocham Ciebie, Mario, kocham Ciebie, Tereso, kocham Ciebie, Piotrze, kocham Ciebie, Jakubie, kocham Ciebie, Andrzeju, kocham Ciebie, Michale, kocham Ciebie, Ryszardzie, kocham Ciebie. I wszystko to, o czym tu mówimy, to mówimy dlatego, ponieważ Bóg Ciebie bardzo kocha. Ponieważ Jezus tak bardzo ukochał Ciebie, że umarł za Twoje, moje grzechy na krzyżu. Więc Bóg chce, abyś był wolny tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ Ciebie kocha. Bóg nie chce, abyś żył w niewoli, w grzechu, w potępieniu i nie chce, żebyś był na drodze do piekła albo na drodze do zniszczenia. Bóg Ciebie kocha, dlatego ma dla Ciebie dzisiaj szansę całkowitej wolności, życia wolności. Dlatego Jezus umarł za Twoje grzechy, dlatego przyszedł na ziemię, ponieważ Bóg Ciebie kocha. Jeśli zapomnisz o wszystkim, o czym było tutaj mówione, wczoraj, dzisiaj i pojutrze, są 3 dni, wiele wykładów, wiele świadectw, wiele rzeczy, zapamiętaj jedną rzecz: Bóg Ciebie kocha. I dlatego chce dla Ciebie to, co najlepsze. Pragnie wolności Twojej, pragnie, aby Twoje życie zostało pozbierane, poukładane. Chcę, żebyś był wolny od nałogu, wolny od strachu, wolny od wszystkiego, co Ciebie może zniewolić. Dlatego wszystko, to wszystko się dzieje, ponieważ Bóg Ciebie kocha. Powiedz do kogoś, kto siedzi obok Ciebie: Bóg Ciebie kocha. Niech każdy z nas usłyszy to dzisiaj. Bóg każdego z nas kocha. Jezus Ciebie kocha. Duch Święty Ciebie kocha. Wiecie, my czasami myślimy, że Bóg jest tym, który nas jest gotowy pokarać za każdy nasz błąd, każdy grzech. Za to, że obiecywaliśmy, że nie będziemy więcej pić, że nie będziemy więcej tego nałogu. A jednak znowu upadliśmy. I co wtedy? Wiecie, Bóg Ciebie nie potępia. Bóg Ciebie kocha. Dlatego tu jesteś, bo Bóg Ciebie kocha. Jeśli tak można obrazowo to powiedzieć,
Bóg wyciąga swój portfel. W jego portfelu jest twoje zdjęcie. I Bóg mówi, o, ja chcę, aby on żył w zupełnej wolności. Ja chcę mu błogosławić. O, jak dobrze zaczął czytać Biblię. Jak dobrze przyjechał na dni skupienia. Ja chcę mu dać nowe życie. Ja chcę przemienić jego rodzinę. On jeszcze o tym nie wie, ale mam dla niego wiele błogosławieństw. To dlatego, bo go bardzo kocham. Więc jesteś w Bożym ręku. Biblia mówi, że Bóg wyrysował nas na swoich dłoniach. Biblia mówi, że Bóg nas tak kocha, że był w stanie posłać swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg nie tylko nas kocha, ale każdego z nas indywidualnie, osobiście. I mówiliśmy o kilku różnych ważnych rzeczach. Mówiliśmy o tym, że służba Pana Jezusa polega na tym, że Pan Jezus naucza, głosi dobrą nowinę, Ewangelię o Królestwie, uzdrawia i uwalnia, wygania demony, czyni cuda, uzdrawia. I mówimy o tym wszystkim i mówiliśmy też o różnych obrazach wcześniej, o tym, że znajdujemy się w różnych sytuacjach w naszym życiu. Najważniejsze to, ażeby przyjąć Bożą wolność i żyć w absolutnej wolności. I pod koniec tego wykładu będę chciał wzywać wszystkich tych, którzy potrzebują modlitwy, chcą modlić się, aby Jezus dał im zupełną wolność od demonów, od opresji demonicznych, od jakichkolwiek zniewoleń, nałogów, od wszystkiego tego, co się za tobą ciągnie i nie możesz tego przerwać. Jezus dzisiaj ma moc. Wszystko dlatego, ponieważ Jezus ciebie kocha, ma dla ciebie wolność. Ale chcę powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Chcę powiedzieć o tym, że jest coś, co może powstrzymać ciebie przed przyjęciem tego, co Bóg ma dla ciebie, najlepszego. To coś, co może powstrzymać, to jest bardzo często w naszym sercu nasza decyzja co do przebaczenia innym ludziom, bądź nie. Nieprzebaczenie jest taką tamą, która powstrzymuje Boże błogosławieństwo i Bożą wolność dla twojego życia. I dlatego chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza, z 18 rozdziału, taką niesamowitą, krótką historię, która wyjaśnia nam, o co chodzi. Mateusza, 18 rozdział i od 21 wersetu do 35. Jest to bardzo ważny fragment Biblii. Też bardzo znany. I przeczytam Mateusza, 18 rozdział od 21 wersetu. Tu czytamy o przebaczeniu. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, któremu był winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego z owych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. A jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego,
i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. I teraz najważniejszy werset. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Pan Bóg nieprzebaczenie traktuje bardzo poważnie. Piotr pyta się Jezusa, ile razy ma przebaczać. I nie wiem, czy wszyscy o tym wiemy, ale w tamtych czasach nauczyciele żydowscy mówili tak: jak ktoś poprosi cię o przebaczenie raz, to mu przebacz. Drugi raz, to mu przebacz. Trzeci raz też, ale za czwartym już nie przebaczaj. Otóż nauczyciele żydowscy mówili, do 3 razy można przebaczyć, ale więcej to już nie. I co zrobił Piotr? Piotr przychodzi do Jezusa i zadaje pytanie, ile razy mam przebaczyć? I wpada na genialny pomysł, pomnożył to razy 2, to co mówili nauczyciele żydowscy, rabini, czyli 6, jeszcze dodał 1 i wyszło mu 7. I mówi tak, czy aż do 7 razy? I tak czeka na pochwałę od Jezusa. A Jezus mówi, nie mówię ci 7 razy, ale 77 razy. Innymi słowy, Jezus mówi, nie ma końca przebaczaniu. Nie ma tamy, kiedy mówimy, już nie możemy przebaczyć. I za chwilę, żeby to Jezus chciał wyjaśnić to Piotrowi i innym słuchaczom i nam to wyjaśnia, opowiada tą historię o 2 sługach, którzy byli winni swojemu Panu. Właściwie jeden był winny bardzo wiele. Biblia mówi, to było 10 tysięcy talentów na polskie, to prawdopodobnie mogło być na dzisiejsze 1 miliardów polskich złotych. Z 9 miliardów polskich złotych to jest tyle, że człowiek za swojego życia, normalnie pracując codziennie, nie jest w stanie tyle zarobić. 60 tysięcy denarów, nie, 60 milionów denarów. Denar to jest za 1 dzień praca, płaca. I widzimy w tym obrazie to, że ten sługa nie był w stanie oddać długu swojemu Panu. Absolutnie nie był w stanie. Pan okazał obfitą łaskę i przebaczy mu wszystko. Co powiedzieć? Taki jest nasz Bóg. Bóg nas kocha i przebacza wszystkie grzechy. Przebacza wszystkie długi. Przebacza wszystko. Niewyobrażalnie dużo przebacza nam Bóg i przebaczył nam Bóg. Ale za chwilę czytamy, że tenże sługa miał swojego dłużnika, który zaledwie był winny 100 denarów. 100 denarów to jakby zapłata za 1 dzień pracownika, czyli za 100 dni pracy. Na polskie warunki, nie wiem, może 10 tysięcy, może 8, zależy ile kto by zarabiał dziennie. Naprawdę to było bardzo niewiele. Pan przebaczył temu słudze pierwszemu ogromną ilość. To jest niesamowite, nie możemy sobie tego wyobrazić. Jeśli byśmy tak na polskie warunki chcieli to przedstawić, jeżeli to byłoby 9 miliardów, za 1 miliard można kupić ponoć 100 samolotów pasażerskich, żeby nam uzmysłowić. To jest ogromna ilość pieniędzy, ogromny dług. I to, co mówi tutaj Jezus na sam koniec, to mówi tak. Tak i mój Ojciec uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Innymi słowy, jeśli chcemy liczyć na Boże przebaczenie, potrzebujemy przebaczyć innym. To jest bardzo proste nauczanie, a niekoniecznie proste w praktyce. Ale to jest coś, co może powstrzymać Boże uzdrowienie i Boże uwolnienie i Boże błogosławieństwo do naszego życia. Dlatego jest to tak ważne. Dlatego Jezus tak bardzo konkretnie o tym mówił i nauczał. Dlatego chcę powiedzieć bardzo konkretnie, jeśli dzisiaj oczekujesz Bożego wyzwolenia, Bożej wolności, potrzebujesz przebaczyć. Potrzebujesz być gotowy wszystkim, którzy wobec ciebie coś zrobili niewłaściwego, powinieneś przebaczyć. Przebaczyć w swoim sercu. Jeśli to możliwe, pojednaj się, może jest ktoś, kogo trzeba zadzwonić, wysłać list, porozmawiać, przebaczyć. To jest tak ważne. Ponieważ to blokuje w naszym sercu
Boże błogosławieństwo, jakie Bóg ma dla nas. Więc Pan Jezus mówi o tym bardzo konkretnie i bardzo wyraźnie. Dlatego, że ten sługa nie przebaczył swojemu bratu, który niewiele był mu winien. Wtrącił go Pan do więzienia. Mówi, czy i ty nie powinieneś zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą. Tak? Potrzebujemy przebaczyć. Potrzebujemy przebaczać. I teraz chciałbym, byśmy mogli kilka jeszcze rzeczy powiedzieć przed modlitwą. Kilka rzeczy, o których tak chcę spuentować to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. I powiedzieć, że Jezus nas uwalnia. Ale to pytanie jest, z czego Jezus może nas uwolnić? Z czego może ciebie uwolnić? Więc Jezus przede wszystkim uwalnia nas od grzechu. O tym czytaliśmy. Od przekleństwa grzechu. Od grzechu winy i poczucia winy. Po drugie, Jezus uwalnia nas od przekleństwa. Od wszelkiego przekleństwa, jakie kiedykolwiek mogło być nad nami wypowiedziane, czy przeciwko nam wypowiedziane, Jezus jest w stanie i chce uwolnić. Jezus uwalnia od strachu, On uwalnia od śmierci i od strachu przed śmiercią, uwalnia od choroby i od chorób, uwalnia od mentalności ubóstwa, uwalnia od zniewolenia, uwalnia od nałogów, czy jednego, czy wielu, od cierpienia, bo Jezus cierpiał za nas. On uwalnia nas od niesprawiedliwości, uwalnia od zranień, uwalnia od wstydu, od odrzucenia, od wszelkiego zła, od mocy ciemności, od mocy demonicznych, od opresji demonicznych. Jezus jest w stanie od tego wszystkiego nas uwolnić. Więc nie ma czegoś takiego, czego Jezus nie może nas uwolnić. Boże uwolnienie jest całkowite. Czytaliśmy to wcześniej, opieramy się na Bożym Słowie. Jeśli nas Jezus Chrystus, Syn, wyswobadza, uwalnia, prawdziwie jesteśmy wolni. I jak to możliwe, może ktoś spyta, że Jezus może nas uwolnić? Izajasza 53 rozdział, nie będziemy tego czytać, 4 werset mówi, że Jezus nasze cierpienia wziął na siebie. Przekleństwo wziął na siebie. Grzech nasz wziął na siebie. Wszystko, co złe, wziął na siebie i tam na krzyżu Jezus wziął na siebie nasze grzechy, nasze przekleństwa, ażebyśmy my mogli otrzymać przebaczenie grzechów, wolność. Przebaczenie i wyzwolenie. Więc to, co potrzebujemy dzisiaj zrobić, to wyznać nasze grzechy Bogu, pokutować za nie i przyjąć od Boga przebaczenie i wyzwolenie. Bożym zamiarem jest zawsze życie i wolność. Ale jest ktoś drugi, Jana 10 rozdział, 10 werset, ze względu na czas nie będziemy czytać, mówi tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, by owce miały życie w obfitości, obfitowały. Czyli w tym samym czasie, kiedy Bóg chce dla nas życia i wolności, jest nasz przeciwnik, diabeł, który chce dla nas śmierci i tego, co najgorsze, i zniszczenia. Ale Jezus przyszedł po to, by zniszczyć dzieła diabelskie. I Jezus, kiedy umierał na krzyżu, tam się dokonało coś niesamowitego. Jezus nie tylko tam umarł za nasze grzechy, ale za nasze choroby i za wszelkie nasze zniewolenia i za wszystko to, cokolwiek może dzisiaj nas wiązać. Jezus tam odniósł całkowite zwycięstwo. Biblia mówi, że Jezus, umierając na krzyżu, rozbroił nadziemskie i ziemskie władze i zwierzchności. I wystawił je na pokaz. Rozbrojenie, tam jest słowo użyte, które mówi, my tłumaczymy po polsku rozbroił, ale tak naprawdę obdarł je ze skóry. Wyobraźmy sobie, jeśli coś jest takiego, że ze swojej skóry masz jakieś otarcie i nie ma tej zewnętrznej, chronionej warstwy i nagle urazi się o to, co bardzo boli. Właśnie to uczynił Jezus wszelkim mocą ciemności. Jezus na krzyżu rozbroił nadziemskie władze, obdarł je ze skóry i one nie mają żadnej siły i mocy przy mocy Jezusa Chrystusa i Jego krwi, Jego odkupieńczej ofiary. Ale z drugiej strony diabeł posługuje się różnymi sztuczkami, różnymi rzeczami
I jeśli my nie przeciwstawiamy się grzechowi, nie przeciwstawiamy się diabłu, ale otwieramy się na jego wpływ, to on może ludzi opanować. On może wiązać. I dlatego chciałbym, byśmy mogli przez chwilę jeszcze powiedzieć o tym, co Biblia mówi o Bożym zwycięstwie nad grzechem, mocami ciemności i co Biblia mówi także o uwolnieniu. To wszystko jest związane z Królestwem Bożym i Królestwem Ciemności, tak? Pan Jezus przenosi nas z Królestwa Ciemności do Królestwa swojego, Królestwa Bożego, to jest Królestwem Światłości. Kolosan, pierwszy rozdział, otworzę to miejsce. Kolosan, pierwszy rozdział, 13 werset, mówi nam tak. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Pan Bóg wyrywa nas z Królestwa Ciemności i przenosi do swojego Królestwa. Kilka słów, mi się wydaje, możemy powiedzieć też tutaj o tym Królestwie Ciemności. Nie po to, żeby jakoś w szczególny sposób głęboko to wchodzić, ale powiedzieć o tym, co Biblia mówi na ten temat. Tak, żebyśmy mieli takie zrozumienie. I chcę powiedzieć, nie wierzę, że dobrą rzeczą jest to, żebyśmy w szczególny sposób się zagłębiali w głębokości diabelskie. To nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żebyśmy znali taktykę diabelską i żebyśmy byli w stanie się przeciwstawić i w biblijny, zrównoważony, mądry sposób o tym mówić, do tego podejść. Tak? Więc Biblia mówi o diable i o jego całym królestwie ciemności. Są dwa miejsca w Biblii, które mówią bardzo wyraźnie o pochodzeniu diabła, szatana. Te miejsca to jest Ezechiela 28 rozdział i Izajasza 14 rozdział. Jak ktoś zapisuje, może nie będziemy teraz dokładnie czytać, to jest Izajasza 28 rozdział, Ezechiela 28 rozdział, Izajasza 14 rozdział od 11 do 15 wersetu. Tam jest powiedziane, kim był wcześniej diabeł. Jest powiedziane, że był synem jutrzenki. Lucyfer to oznacza syn jutrzenki. To oznacza gwiazda poranna. Był jednym z najwspanialszych Bożych aniołów, który był w Bożym, przed Bożym obliczem. Był chwalcą Boga. Ale ze względu na swój bunt, ze względu na pychę powstało w jego sercu i tam Księga Izajasza dokładnie o tym mówi, został strącony przez Boga z nieba. Razem z nim wszyscy upadli aniołowie, w których wnętrzu była pycha. Więc diabeł nie jest Bogiem, choć jest nazywany Bogiem tego świata. Jest tak naprawdę stworzeniem Bożym. I może tylko tyle zrobić, na ile mu Bóg pozwoli. Był w Edenie. O tym też mówi Księga Ezechiela, 28 rozdział, 13 werset. Wiemy, że kusił przez węża Adama i Ewę i oni ulegli temu. I dlatego my wszyscy dzisiaj rodzimy się jak grzesznicy, ale możemy być wyzwoleni, możemy być zbawieni. Więc diabeł upadł z powodu swojej pychy. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza, może to przeczytam, 25 rozdział, 40 pierwszy werset, mówi o przeznaczeniu diabła i jego aniołów. Chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Niektórzy nie wierzą w złe moce, w siły demoniczne, w diabła, uważają, że jest to jakaś mityczna postać, ale chcę powiedzieć, cała Biblia o nim mówi. I Pan Jezus wyganiał demony słowem. I Pan Jezus mówił o diable wiele razy. I to jest jedno z takich miejsc, kiedy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale jest powiedziane, Pan Jezus mówi o diable i mówi o przeznaczeniu, mówi o ogniu piekielnym, o piekle, o ogniu wiecznym, więc Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, a 41 werset mówi tak. Wtedy powie tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Więc widzimy tutaj, że nie tylko diabeł sam działa, ale jego upadli aniołowie, często nazywamy ich duchy nieczyste, czy też demony, czy upadli aniołowie. Są też różne zwierzchności i władze w królestwie szatana, ale nie będziemy o tym specjalnie dzisiaj mówić.
Ale chcemy raczej powiedzieć jeszcze może o tych różnych imionach, jakie w Biblii ma diabeł. Innymi słowy, nazywany jest on smokiem, wężem, Belzebubem, albo tak powiedziałem, Bogiem przez małe b, Bogiem tego wieku, księciem tego świata, Lucyferem, Belialem, nieprzyjacielem, oskarżycielem, lwem ryczącym, synem zatracenia. I to tylko niektóre, wiele z nich, jeszcze jest więcej w Biblii. I na czym polega jego działalność? Wszystko robi, by przeciwstawić się Bogu. Wszystko robi, by odtrącić nas od Boga, by zabrać nas od Bożej społeczności, by nas zwieść, tak. Więc kusi, zaślepia, zwodzi, oskarża. I w jego królestwie, w którym są te upadłe anioły, upadłe duchy, Biblia mówi w wielu miejscach o nich. Te demony czy duchy nieczyste mogą być nieme albo ślepe, czyli sprawiające, że ktoś nie może mówić, że ktoś nie może widzieć, są głuche, że ktoś nie może słyszeć. Są duchy niemocy, duchy wieszcze, przepowiadające przyszłość. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, w 16 wersecie jest powiedziane, że była pewna dziewczyna, Filipi, która chodziła za apostołem Pawłem i Sylasem i wołała za nimi, to są słudzy Boga. I w końcu Paweł wygonił tego demona wieszczego z niej, ale ludzie, którym ona usługiwała i przynosiła wielkie zyski, postanowili wtrącić Pawła i Sylasa do więzienia. Dlaczego? Ponieważ ten duch to był duch wieszczy, czyli przepowiadał przyszłość. Dzisiaj to samo się dzieje, tak? Jeśli ktoś przychodzi do nas, mówi, czy mogę ci powróżyć, czy z ręki, czy z kart, czy w różnoraki inny sposób, to są te rzeczy, o którym właśnie tutaj mówimy, o których mówimy, mówi Biblia. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział i 9 rozdział mówi o też tym, że pewne choroby były spowodowane przez demony, przez duchy nieczyste. Co myślę, nie wszystkie choroby są z powodu demonów czy duchów nieczystych, ale są też takie, które, żeby człowiek został uzdrowiony, potrzebuje być uwolniony z opresji demonicznej czy od demonów. Jaka jest działalność demonów, tak? Więc one sprzeciwiają się Bogu, przekręcają Boże Słowo, trzymają jeńców. Drugi do Tymoteusza, 2 rozdział, 26 werset przeczytam. Jest wiele wersetów, ja tylko niektóre może przeczytam, żebyśmy mogli mieć taką biblijne spojrzenie, biblijne oparcie tego wszystkiego, co mówimy. 2 Tymoteusza, 2 rozdział i 26 werset. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Wcześniej 25 werset mówi tak. Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Tak? Diabeł nie jest wszechobecny i on nie może sam wszystkiego zrobić, ale ma tak, pod sobą, pod swoją władzą upadłe anioły, demony, zwierzchności władze, przez które działa. I dlatego Biblia mówi, że jest możliwe, by wyzwolić się z sideł diabła, który zmusza pewnych ludzi do pełnienia złej woli, woli złego, woli, która pochodzi z piekła, woli diabelskiej. I Biblia mówi, w jaki sposób przychodzi to uwolnienie. Biblia mówi, że przyjdą do upamiętania, czyli do pokuty i poznania prawdy i wtedy staną wyzwoleni. Więc jak przychodzi to wyzwolenie od Boga? Przez to, że poznajemy prawdę, pokutujemy z naszych grzechów, wyznajemy je Bogu i Biblia mówi, i przychodzi wyzwolenie z sideł diabelskich. Tak? Są też takie demony, które zaślepiają umysły niewierzących ludzi. Tak? Ludzie nie są w stanie słuchać o Bożych rzeczach. Jak to się dzieje, kiedy głosimy Boże Słowo i ktoś absolutnie niezainteresowany, nie chce, nawet nie może, nic nie pamięta. Więc diabeł zrobi wszystko, co może, by odciągnąć nas od Boga, od Jezusa, od Królestwa Bożego i od Bożego Słowa. 10 rozdział Dziejów Apostolskich, 38 werset jeszcze też otworzymy.
O Jezusie z Nazaretu, mówił Piotr, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Tak? Czyli Jezus wszystkich tych, którzy byli opętani, byli ciemiężeni przez duchy nieczyste, przez demony, Jezus uwalniał. Demony mogą też niepokoić, mogą związywać. Łukasza 13 rozdział i 16 werset. Też popatrzmy na to, co tutaj Biblia mówi. Łukasza 13 rozdział, 16 werset mówi, jak Pan Jezus Chrystus uwolnił kobietę z jej choroby w sabat. A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Może popatrzmy na całą historię, to jest bardzo ciekawa historia, 13 rozdział, może od 10 wersetu przeczytam, później do 16. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować, w te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Widzimy kobietę, nie mogła się wyprostować i Pan Jezus mówi, że była związana. Jezus przychodzi i ją rozwiązuje jedną modlitwą, jednym słowem. Tak, więc mówimy o tym, w jaki sposób demony mogą działać na życie człowieka. Biorą ludzi też w posiadanie, kontrolują. Łukasza jeszcze jesteśmy, to jeszcze w 4 rozdziale, przeczytamy od 33 wersetu. A w synagodze był pewien człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno. Ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. I zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą, cóż to za mowa, że mając władzę i moc, nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. Tak? Tego zaczęliśmy dzisiaj. Na tym polega służba Jezusa. Jezus głosi, uzdrawia i uwalnia. I może kilka słów jeszcze powiedzmy o tym, w jaki sposób ludzie otwierają się na diabła, na moce ciemności, na moce demoniczne, tak? I w jaki sposób diabeł ma dojście do życia człowieka. To jest magia, różnego rodzaju magia, horoskopy, astrologie, wróżenie, gusła, zaklinanie, wywołanie duchów, te wszystkie rzeczy. W Starym Testamencie jest jeden bardzo ważny fragment, jeśli ktoś chce, może go w szczególny sposób zapisać, zapamiętać. To jest to, co mówi Biblia na ten temat. 18 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. 5 Księga Mojżeszowa. I tu myślę, jest to właściwe miejsce, by tutaj to przeczytać. 18 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, strona 216. I Pan Bóg mówi do Izraela, czym się brzydzi, czego nienawidzi. Dlaczego? Bo to przynosi przekleństwo dla ludzi. I teraz czytamy, jakie to są rzeczy. I tu widzimy opis różnych praktyk diabelskich, które i dzisiaj dzieją się w świecie wokół nas. I jeśli ktokolwiek z nas poddaje się temu, to naprawdę poddaje się na moce ciemności. I teraz Biblia mówi tak. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, tak, czyli wróżenie, ani wierzbiarz, czyli wieszczenie, przepowiadanie przyszłości, ani guślarz, wszelkie gusła, ani czarodziej, wszelkie czary, ani zaklinacz, wszelkie zaklinanie, ani wywoływacz duchów. Tak? Znamy takie historie, kiedy ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest kontakt z mocami ciemności, i myślą, że to zabawa, a później słyszymy,
że ludzie mają problemy, tak, w domu, strach. Słyszałem taką historię, ktoś opowiadał, że ktoś do niego przyszedł i mówi, czy wierzycie w duchy? Nie, absolutnie nie wierzymy. On mówi, ale dajcie kartkę papieru, dajcie jakiś talerz. I kiedy zaczęli się tym bawić, talerz zaczął się ruszać, coś później zaczął się trząść stół, później meble i chociaż już ta osoba odeszła, w tym domu zaczęło się dziać coś takiego, że domownicy bali się spać. Widzieli jakieś koszmary, jakieś dziwne rzeczy. To coś tam zaczęło spadać w tym domu. I co? Potrzeba było modlitwy o uwolnienie. I słyszałem nawet ktoś poprzez to gdzieś w jakimś szpitalu domysłowo chorych wylądował. Czemu tak się dzieje? Jeśli otwieramy się na te wszystkie rzeczy, które Bóg zakazuje, dajemy przystęp diabłu. Więc Biblia mówi dalej jeszcze, gdyż są obrzydliwością, ani wzywanie zmarłych, tak? Wywoływanie duchów, ani znachor, gdyż są obrzydliwością dla Pana, jest każdy, kto tak czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza inne narody przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Więc to są rzeczy, które Bóg nienawidzi. I są to rzeczy, z których możemy mieć wolność. I Jezus przyszedłby zniweczyć te wszystkie dzieła diabelskie. Czasami pewne rzeczy wydają nam się niewinnymi rzeczami. I oto jeden jeszcze przykład, taki krótki powiem. Rodzice chcieli bardzo, by ich dziecko było zdrowe. Chodzili do wielu różnych lekarzy, nikt nie mógł im pomóc. Pomyśleli, pójdą do jakiegoś znachora, do jakiegoś czarodzieja, wróżbiarza. I on powiedział, nie ma sprawy, na pewno dziecko będzie zdrowe, musi tylko nosić ze sobą ten talizman, no, na wisiorku. I faktycznie dziecko wyzdrowiało, normalnie funkcjonowało, ale po jakimś czasie zaczęły się poważne problemy, większe niż wcześniej, w całej rodzinie, w całym domu. Okazało się, że w tym talizmanie było napisane, że to dziecko jest poświęcone diabłu, mocą ciemności. Więc diabeł też ma moc, ale moc Jezusa jest większa. Dzięki Bogu za modlitwę wierzących ludzi i z tego, co wiem, ta osoba została uwolniona. Więc wszelka magia, wróżenie, gusła, zaklinanie, wywołanie duchów, a także inne rzeczy, takie jak praktyki okultystyczne, wszelkiego rodzaju, tak? Religie wschodu. Wszystkie takie rzeczy, co do których nie jesteśmy pewni ich pochodzenia, a Biblia o nich mówi, że nie są od Boga, potrzebujemy się ich wyrzec. Modlić się o przebaczenie, pokutować z tego i się wyrzec. I powiem jeszcze o kilku rzeczach, tak, o których mówi Biblia, jaką mamy broń. Przede wszystkim zapraszam już na następny wykład. Będziemy mówić o napełnieniu Duchem Świętym. Kiedy Duch Święty przychodzi, mamy siłę, by się przeciwstawić. Ale jest kilka też rzeczy, tylko wspomnę o nich. To jest nasza broń, to jest Słowo Boże, które czytamy i które wypowiadamy z odwagą i z wiarą. To jest imię Jezus, to jest krew Pana Jezusa Chrystusa, moc Ducha Świętego, dary duchowe i cała chrześcijańska zbroja, o której mówi list do Efezjan. Tak, więc to są różne rzeczy, które są dla nas osłoną, ochroną przed tymi zasadzkami diabelskimi i atakami wroga. I za chwilkę, tak jak powiedziałem, będziemy chcieli się modlić, ale powiem o kilku takich bardzo prostych krokach. Jeśli wiesz, że coś w Twoim życiu jest takiego, że nie jesteś w stanie tego skontrolować. Wiesz, że to jakby coś przejmuje kontrolę, czy to nauk, czy bezpośrednią mocę ciemności, o których wiesz, może o tym wiesz, może nie. Ale jeśli wiesz, że potrzebujesz wyzwolenia, to najważniejszą rzecz, jaką potrzebujesz zrobić, to oddać swoje życie Jezusowi. To jest pierwszy punkt. Dlatego zawsze najpierw mówimy o nawróceniu, o zbawieniu, o przyjęciu Jezusa do swojego życia. Więc pierwsza rzecz to jest wyznanie Jezusa swoim Panem. I Biblia mówi o tym tak. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, pomóżcie mi i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, co? Zbawiony będziesz. I to jest pierwsza rzecz. I wcześniej już właśnie robiliśmy, były modlitwy i wczoraj, i dzisiaj,
o zbawienie i to jest pierwsza rzecz, wyznanie wiary w Chrystusa i w Jego odkupieńczą śmierć za twoje grzechy. Ale następna ważna rzecz to jest, by pokutować ze swoich grzechów. Tak? Marka, 1:15 mówi Pan Jezus, upamiętajcie się, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I to są dni skupienia, ale z tego co wiem, pastor Chydzik często nazywał dni upamiętania. Czyli to jest właściwe miejsce, żeby stanąć przed Bogiem w modlitwie pokutnej, wyznać Bogu swoje grzechy. Tak? I następna rzecz, jeśli wiemy o tych rzeczach, kontaktach z tymi rzeczami złymi, diabelskimi, które pochodzą z piekła, by się ich wyrzec, nazwać je konkretnie i wyrzec się ich w imieniu Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz, to właśnie czytaliśmy teraz, podczas tego wykładu, to jest przyjęcie przebaczenia od Boga, ale też przebaczenie wszystkim innym. To jest coś, co jest bardzo istotne, by przebaczyć. Więc jeśli wiesz, że potrzebujesz wyzwolenia, ale jest nieprzebaczenie w twoim sercu, w twoim życiu, jak najszybciej podejmij decyzję i przebacz. Przebacz w swoim sercu. Tak? Wyrzeknij się wszelkich kontaktów z okultyzmem, z diabłem, z jej mocami i z wszystkim cokolwiek, jeśli coś takiego jest w domu, to mogą być książki, talizmany, jakieś rzeczy, po prostu się tego pozbądź. Jeśli to są rzeczy, które ciebie trzymają, to jest nauk, pozbądź się tych rzeczy. Niech one całkowicie zostaną zniszczone i zabrane z twojego życia. Jeszcze jedno miejsce przeczytam. 2 Mojżeszowa, 20 rozdział i 2 wersety. Przed modlitwą. 2 Mojżeszowa, 20 rozdział. Tutaj Pan Bóg mówi do swojego narodu tak. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Czyli Biblia mówi, że pewne rzeczy mogą ciągnąć się pokoleń, tak? Pewnego przekleństwa, pewnych złych rzeczy. Ale dzisiaj będziemy to wiązać, łamać i gromić w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale 6 werset podnosi nas na duchu i mówi, a okazuje łaskę do 1000 pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Więc jeśli dzisiaj chcesz poddać się pod moc Jezusa Chrystusa, pod krew Jezusa Chrystusa i przyjąć Boże uwolnienie, Boże wyzwolenie, to powiem Ci, Twoje następne pokolenia będą błogosławione Bożą łaską. Tak? Wierzymy w to? To jest Biblia, to jest Boże Słowo.